Dzień dobry, a moim gościem i Państwa gościem dzisiaj jest Włodzimierz Czarzasty, Sojusz Lewicy Demokratycznej, szef Mazowieckiego Sojuszu, przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu również. Zacznę od sprawy, pewnie pan się domyśla, smutnej, ale myślę, że czy to nie jest tak? W różnych krajach zdarzały się takie dość przypadkowe wydarzenia, które całkowicie zmieniały rytm w polityce. Na przykład w Gruzji rząd poleciał po tym, jak ujawniono sprawę maltretowania więźniów. Czy myśli pan, że sprawa tej małej dziewczynki spod Skierniewic, która zmarła na skutek zaniedbań, jeszcze nie wiemy kogo, może coś zmienić w polskiej polityce? Nie. Nie, dlatego, że takich spraw jest dużo i Polacy nie przekładają odpowiedzialności za te sprawy na rząd. I to zresztą jest źle, bo powinni. Zresztą muszę panu powiedzieć, że ja patrzę na pana ministra Arłukowicza i zaczynam się cieszyć, naprawdę zaczynam się cieszyć, że odszedł z SLD. Dlatego, że wydawało mu się, że prowadzenie karetki pogotowia jest tym samym, co prowadzenie resortu. I nie chcąc nawet go urazić, nie chcąc w stosunku do niego być złośliwy, to takie wskaźniki trzy, które przy nim się nie poprawiły, a się pogorszyły. Jak ceny leków w górę, kolejki w przychodniach dłuższe i zadłużenie ZOZ-ów większe. To praktycznie rzecz biorąc za te trzy systemowe rzeczy powinien już polecieć, użyję takiego słowa, polecieć z tej funkcji 25 razy przynajmniej. Natomiast jak do tego pan dołoży takie wypadki tragiczne, których to nie jest pierwszy wypadek, to uzmysławia dopiero, może to uzmysłowi trochę ludziom, że naprawdę system działa marnie. No, to, co zrobił Jurek Owsiak, rozumiem, że jest to taki krzyk, wołanie na, mam nadzieję, że to się nie zamieni w wołanie na puszczy, tylko że będzie krzykiem ze słynnego obrazu. Mam nadzieję, że się ludzie obudzą. Mam również nadzieję, że obudzi się minister Arłukowicz i po prostu oceni realnie swoją pozycję i odejdzie. Pana odpowiedź jest taka, że na początku pan powiedział, że nie, a na koniec pan powiedział, że jednak coś to może zmienić. No to Rada Ministrów na przykład się zajmie tą sprawą. No tak, ale pan, są tacy ministrowie, którzy powinni po prostu odejść i wszyscy o tym wiedzą, poza panem premierem Tuskiem, który uważa, że generalnie są w porządku. No jest pan minister Gowin, o którym dyskutujemy. Jest Arłukowicz, pan minister, o którym również dyskutujemy. Ja już w to nie wierzę, to znaczy nauczył się rząd Platformy Obywatelskiej takiego totalnego plastiku, który jest niepowlekalny żadną złą opinią. To się chyba, no to nie jest plastik, ale to jest taka historia teflonowa. No, co by nie było, no ludzie widzą po prostu, że jest coraz gorzej, a mimo wszystko nie obarczają tych, którzy są przyczyną tego, że jest coraz gorzej i wracamy tak powoli do takiego stanu pana Laskowika za czasów komuny, jak państwo pamiętali, co innego widzę, co innego słyszę. I ten rozdźwięk będzie się rozrastał pewnie. Czy to akurat to wydarzenie tragiczne z tą małą dziewczynką to przyspieszy? Pewnie tak, ale czy przewróci ten rząd? Pewnie nie. Wspomniał pan czasy komuny, wtedy nie było wolnych mediów, ale te ekipy się zużywały tak zazwyczaj po 10 latach. A no, teraz? No, bo pan mówi, że no tak, ten teflon trwa. Te ekipy się zużywały czyściły się w trakcie kryzysów. Nie moja teza pani profesor Jadwigi Staniszkis, ale słuszna. Może inne są mniej słuszne, ale ta jest akurat bardzo słuszna. A te kryzysy faktycznie tak wypadały co dekadę. Natomiast no, nie porównujmy tych czasów. Nie, jasne, ale ja mówię, że jeśli wtedy ekipa wytrzymywała 10 lat, taką miała czas ważności, można powiedzieć, to te pytanie, no tak, ile teraz ten czas ważności trwa? Ale gorzej było wtedy z alternatywą. W tej chwili tej alternatywy jest sporo. W związku z tym ludzie mają na kogo głosować.
ludzie mają kogo innego wybierać, ludzie mają alternatywę. Wtedy mogli zmienić jednego człowieka w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na drugiego człowieka w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I tak nawiasem oczywiście się z tego nie śmieję, dlatego że pamiętam, gdzie Teheran i Jałta Polskę politycznie ustawiły. Okej, moje pytanie brzmi, czy dzisiaj to jest 10 lat, czy mniej, czy więcej niż 10 lat? Znaczy ja jestem... gwarancji na teflon. Ja przypominam, bo nie musicie przecież Państwo tego pamiętać, nie jestem człowiekiem najmądrzejszym na świecie, na szczęście. Ja od dawna mówię, że rok 2013 będzie rokiem przełomowym. No mówił Pan o wcześniejszych wyborach nawet. Mówiłem o wcześniejszych wyborach. I nadal mówię o wcześniejszych wyborach. Wiem, że już jest marzec i wiem, że może jeszcze tego nie widać, ale dla ludzi, którzy się zajmują polityką, czy zawodowo, jak posłowie, czy hobbystycznie, jak ja, raczej widać coraz więcej oznak tego, że ten rząd ma już bliżej niż dalej. Czy pan się podpisuje pod tezą o przyspieszeniu w polityce, wiosennym przyspieszeniu w polityce? Właściwie nie tyle się podpisuje, ile ją uznaje, bo jeżeli pan przyjmie to, że kryzys zaczyna po prostu dotykać ludzi, bo ja bez przerwy w gazetach czytam, że jest właściwie coraz lepiej, że właściwie te wskaźniki niby są wzrostu gospodarczego, tam 1,2%, ale to jest nadal powyżej zera, że Polska się bardzo dobrze trzyma. No to ja myślę, że tak, te wskaźniki wszystkie nie przekładają się w wielu miejscach na życie obywateli, a jednak nie głosząc pisowskich frazesów, jednak to pole biedy się rozszerza. No, to jest jednak prawda, że bezrobocie jest coraz większe i bez względu na to, czy Tusk będzie mówił, że to jest obiektywne i tak powinno być, to za chwilę będziemy mieli bezrobocie na poziomie 15%. To jest prawda, że mamy 2 miliony ludzi, którzy żyją do 500 zł miesięcznie. Takie mają pieniądze. To jest prawda, że mamy 800 tysięcy dzieci niedożywionych. W związku z tym, i to nie jest czarna propaganda, no to są obiektywne zjawiska. To jest prawda, że od pana Arłukowicza żeśmy rozpoczęli, że kolejki są coraz dłuższe, lekarstwa są coraz droższe, a za chwilę szpitale zaczną realnie padać, tak jak to za chwilę będzie na Mazowszu, bo to Mazowsze znam, dlatego że jestem tutaj szefem SLD. To jest po prostu prawda i z tym nie ma co się... To jest prawda, że jajka były po 30 groszy, w tej chwili są po złoty i złoty 10. To po prostu jest prawda, że jest coraz drożej i że ludzie nie dostają podwyżek. To jest prawda, że coraz więcej ludzi jest zwalnianych i to jest prawda, że firmy, które budowały polską infrastrukturę, w wielu wypadkach musiały zwolnić ludzi, dlatego że nie zostały opłacone przez państwo i dzięki pieniędzmi, które dostaliśmy z Unii. No to są wszystko fakty. W związku z tym nie ma co się z tym bić. No, trzeba to stwierdzić i trzeba zacząć wysnuwać z tego wnioski. No to tak, lećmy po kolei. Wspomniał pan o ministrze Gowinie, ministrze sprawiedliwości. Dzisiaj ponoć ma rozstrzygnąć się jego los. No i jakie będą konsekwencje, ale takie szersze, oprócz tego, że odnotujemy coś w kronice personalnej? Wie pan, politycy rzadko, którzy mówią, co myślą do przodu, bo jest to trudno przewidywalne, a jeżeli się pomylą, to potem prawdziwy polityk umie się z tego dobrze wytłumaczyć. Nie wiem, jak będzie z ministrem Gowinem, ale rozum podpowiada, że nie zostanie odwołany dzisiaj, bo jeżeli by został minister Gowin odwołany, to by pan Donald Tusk zrobił taki sam mądry ruch, jak swego czasu pan Janusz Palikot z panią Nowicką. No bo jeżeli minister Gowin zostanie odwołany, to rozumiem, że zostały takie kroki podjęte. Po pierwsze, minister Gowin nie odejdzie z 10 czy z 15 posłami. Po drugie, jeżeli odejdzie z tej koalicji, to inne osoby w tej koalicji się pojawią, czyli są prowadzone rozmowy z innymi partiami w Sejmie. Nic nie wiem w tej sprawie, dlatego się mówię, że moim zdaniem nie odejdzie minister Gowin. Jeżeli, no bo myślę, że pan premier Tusk nie zdecyduje się na rząd mniejszościowy, bo rząd mniejszościowy to znaczy osłabienie partii rządzącej to znaczy kłótnie z prezydentem to znaczy koniec tej koalicji to znaczy nowe wybory.
Ja myślę, że tak będzie, bo ja obserwowałem swego czasu Sojusz Lewicy Demokratycznej. W momencie, kiedy był mądry, to był skonsolidowany i współpracował z prezydentem, a prezydent, jak był mądry, współpracował z Sojuszem. W momencie, kiedy mądrość odleciała w sferę bufonady i arogancji, wszystko się rozwaliło i zbieramy to do dziś. Raz mądrzej, raz lepiej. W związku z tym na pytanie, czy Gowin odejdzie. Ponieważ nie widzę ruchów zabezpieczających, uważam, że nie odejdzie. A co dalej z Lewicą? No ale z Lewicą co może być dalej? No cóż, mogą być dwie listy do Europarlamentu, może być jedna lista. Proszę pana, ja się tak zastanawiam. Mogą być dwie neutralne wobec siebie listy, a dwie bardzo wrogie. Dziennikarze i eksperci, komentatorzy namawiają Lewicę do tego, żeby Lewica się jednoczyła. Ja mam taką radę dla dziennikarzy i dla komentatorów, żeby namawiali prawicę, żeby się jednoczyła. Dlaczego ma się nie zjednoczyć PiS, Platformą Obywatelską? Przecież poglądy mają takie same w wielu sprawach. Dlaczego nie mają z PJN-u do tego wziąć, Solidarnej Polski do tego wziąć? My mamy swoją tożsamość, mówię o Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i my mamy problem tak naprawdę jeden, o którym mówimy bez przerwy. My chcemy, żeby iść razem z panem Cimoszewiczem, z panem Kwaśniewskim. Chcemy, żeby cała ta ekipa rozproszona w tej chwili poszła, a połączona swoją historią, połączona wejściem Polski do Unii Europejskiej, połączona dwukrotną prezydenturą Aleksandra Kwaśniewskiego, połączona dobrym premierostwem i Cimoszewicza, i Oleksego, i Millera. Chcemy, żebyśmy poszli razem, ale nie chcemy iść z Palikotem, bo my po prostu wiemy, że jak z nim wyjdziemy i określimy kierunek, to po dwóch dniach on pójdzie gdzie indziej. My wiemy, ile on bzdur nagadał do tej pory i boimy, i to akceptujemy już nawet, natomiast boimy się tego, co on powie jutro. A zgadza się pan z taką tezą Krzysztofa Janika, że to jest takie tworzenie tych dwóch list teraz, czy właśnie rozmowa o tych dwóch listach, to jest pozycjonowanie się, a w końcu i tak powstanie jedna lista, kiedy nie wiem, czy siły określą swoją moc. Krzysiek Janik również powinien być przeze mnie wymieniony na liście osób rozsądnych i znających się na polityce. Nie wiem, czy tak będzie, natomiast wiem, że przy liście, która jest robiona w tej chwili, która ma się nazywać Europa Plus, zostało zrobione nawet przez wytrawnych polityków bardzo wiele błędów, bo po pierwsze nie wiadomo, czym ta inicjatywa ma się zakończyć. Czy ma powstać po wyborach europejskich jakaś wielka, silna partia lewicowa? To trzeba to powiedzieć. Wiemy, że przy tej liście tracą tożsamość politycy. Niech pan zauważy, że Palikot już nie jest liderem Europy Plus. Niech pan zauważy, że w rankingach, które będą robione w sprawie wyborów do Europarlamentu, ruch Palikota już nie będzie wymieniany. Niech pan zauważy, że Ryszard Kalisz już w tej chwili jest potencjalnie kandydatem Europy Plus na prezydenta Polski, a nie Janusz Palikot. W związku z tym my nie chcemy tworzyć, nie chcemy tracić swojej tożsamości, bo jakbyśmy w to weszli, nie wiedząc, w co wchodzimy, to bym opowiadał taką samą historię o Leszku Millerze w tej chwili, o Włodzimierzu Czarzastym i o wielu, wielu innych ludziach, którzy mają i biorą odpowiedzialność za kilkadziesiąt tysięcy członków SLD. Jeżeli ktoś takiej odpowiedzialności nie czuje, to nie zmieni partię. Panie przewodniczący, ostatnie pytanie. A co właśnie, co z Ryszardem Kaliszem? W środę coś tam ma zapaść. Nie, no to pana i państwa zdziwię. To znaczy, ja jestem dosyć pryncypialnym przeciwnikiem wyrzucenia Kalisza z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ale grozi mu to? Nie wiem, czy mu to grozi, dlatego że to zarząd się zbierze w środę. Ja jestem członkiem tego zarządu, jestem szefem dużej struktury, największej struktury mazowieckiej w ramach SLD. Jeżeli ja będę głosował, to będę głosował, jeżeli będzie w ogóle takie głosowanie, będę przeciwko wyrzuceniem. Dlatego że SLD jest za poważną, za dużą partią, żeby z tego względu, że jeden z ich członków, nawet ten, który posiada bardzo duże zaufanie społeczne, ma inne zdanie w jednej albo w dwóch sprawach, żeby go wyrzucać. Wyrzucanie generalnie z partii jest cechą partii, moim zdaniem,
postsowieckich, natomiast nie jest cechą partii socjaldemokratycznych na wzór zachodnioeuropejski, a SLD raczej w tym kierunku poszła. Natomiast oczywiście trzeba Kaliszowi powiedzieć jedną rzecz. Kolego, co prawda do wyborów jest 15 miesięcy. Zdecyduj się, co chcesz robić, czy wiesz w ogóle, gdzie jesteś. Może czas, żebyś zaczął myśleć sam, jeżeli chcesz być prezydentem, a nie patrzył się na byłych prezydentów, których szanujemy oczywiście, ale każdy człowiek ma prawo do błędu, w związku z tym może Aleksander Kwaśniewski również się pomylił. W związku z tym trzeba Kalisza wychowywać, rozmawiać, przekonywać, a partia taka jak Sojusz Lewicy Demokratycznej jest za duża i za poważna, żeby się z nim rozstawać. Słyszał pan, panie Ryszardzie? No. Dziękuję. Włodzimierz Czarzasty, Sojusz Lewicy Demokratycznej, pouczał Ryszarda Kalisa. Panie Ryszardzie, to ja powiedziałem Włodek Czarzasty. Dziękuję i państwu serdecznie. I był gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję, panie przewodniczący. Rozmawiał Piotr Gursztyn. Na zegarze za 4 minuty będzie 9:00.